Proszę Państwa, przechodzimy do procedowania zgodnie z życzeniem Pana Radnego rezolucji w sprawie nadania krakowskiego hejnału w Polskim Radiu, projekt grupy radnych, druk nr 942. Mamy tu jedną autopoprawkę, ale sam referent o tym powie. Zapraszam Pana. Panie Przewodniczący, ja wiem, że też wszyscy Państwo znają, cel chyba jest zaszczytny, mianowicie tylko chcę poinformować Państwa radnych, że grupa radnych prowadziła autopoprawkę na wniosek innych radnych i teraz to skierowanie rezolucji będzie nie do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej, ministra i dyrekcji Polskiego Radia, ale nowa wersja skierowana do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, dyrektora Polskiego Radia i dyrektora programu pierwszego Polskiego Radia. Zostało już to celne. Dziękuję bardzo, proszę Państwa o poparcie tej rezolucji. No bardzo chyba tak, na autopoprawkę rzeczywiście to powinno trafić do adresatów i tych bezpośrednich decydentów. W tej sytuacji, proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś w tej kwestii autopoprawki, uwagi bądź pytania albo wypowiedzi? Nie widzę, zatem stwierdzam, że w tym momencie Rada odbyła czytanie tego projektu wraz z autopoprawką i będziemy głosować całość rezolucji wraz z autopoprawką przed chwilą zgłoszoną. Proszę o przygotowanie urządzenia do głosowania. Głosujemy rezolucję według druku nr 942-R w sprawie nadawania krakowskiego hejnału w Polskim Radiu. Nie? Aha, bo to jest rzeczywiście, przepraszam, to jeszcze musimy krótkie terminy, rzeczywiście, przepraszam bardzo. Tak moje terminy autopoprawki, bo właściwie ona już była, ale jeszcze mogę, który chciał zgłosić, na 19.14 godzinę 18 i termin ostateczny na 14.20. Takie